Moralność pani Dulskiej, tragifarsa kołtuńska w trzech aktach. Rzecz dzieje się w mieście. Bohaterowie. Dulska, zakłamana, fałszywa, obłudna, o podwójnej moralności. Zbyszko, wesołek, hulaka, potrafi krytycznie patrzeć na stosunki panujące w domu, próbuje walczyć z zakłamaniem. Hesia, żywiołowa, ciekawa świata, wścibska i bezczelna. Mela, spokojna, zamknięta w sobie, boi się matki. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Poszła! Gdzie byłeś? Lumpowałeś się! Mój złoty! Powiedz, powiedz, ja nic nie powiem mamie. Poszła! Ładnie się wyrażasz. Nie powiesz, a ja wiem. W nocnej kawiarni byłeś. Likiery piłeś. Ładne panny były. Tak ładnie śmierdzisz cygarami. Jak ja to lubię. Mówię ci! Poszła! Hesiu, daj spokój. Tak? To tak ze mną. Poczekaj, ja też dorosnę. Ja też pójdę na lumpę. Ja też będę chodziła po kawiarniach i będę piła likiery. Po nocnych kawiarniach. Jak ty, jak ty. Ładna edukacja. Ślicznie się zapowiadasz. A teraz, żeby cię nauczyć grzeczności, w kole rodzinnym. Mamciu, mamciu, Zbyszko wrócił. Cicho bądź, cicho bądź. Jesteś? Jestem i znikam. Idę się przespać przed biurem. Nie, zostaniesz tu. Mam z tobą do pomówienia. Ale lecę z nóg. Wierzę. Proszę iść się ubrać. Mela, do gam. Już nie ma czasu. Pięciopalcówki na to starczy. Hesia znów podarła kalosze. Nie ma tu gdzie czarnej kawy. Nie ma, mój panie. Hesia nic nie szanuje. Nigdy z ciebie nie będzie kobieta jak należy. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie. Gdzie byłeś? He? Gdzie byłeś do tej pory? A gdyby mam ci powiedział, to by mamcia tak skakała. O. Najlepiej więc nie pytać. Jestem matką. Właśnie dlatego. Muszę wiedzieć, na czym trawisz. Czas i zdrowie. Widzi mamcia, co mam pod nosem? Wąsy, a nie mleko. Więc? Jak ty wyglądasz? Jesteś zielony. To modny kolor. Mamcia kazała także balkony i okna pomalować na zielono. Która panna cię weźmie, jak ty będziesz tak wyglądał? Jeszcze gorszych biorą. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Wyrażaj się inaczej. Ciągle myślisz, że jesteś w towarzystwie kokocic. Takie dobre towarzystwo, jak i inne. A potem, co mamcia wydziwia na kokotki? Niby to i u nas nie ma kokotek w kamienicy? Sama mamcia wynajmowała tej z pierwszego piętra. Ale jej się nie kłaniam. Ale pieniążki za czynsz mamcia bierze od niej, że aż, haha! Przepraszam, ja takich pieniędzy dla siebie nie biorę. A co mamcia z nimi robi? Podatki nimi płacę. Ja idę spać. Czy ty się przestaniesz lampartować? Jamais. Ja długo wpłacić nie będę. To już o tym później. Zbyszko, Zbyszko, na tą cię mlekiem swoim karmiła, iżbyś nasze uczciwe i szanowne nazwisko po kawiarniach i knajpach włóczył? Było mnie chować mączką Nestle, podobno doskonała. No nie gniewajmy się, pani Dulska. Ale mamcia chce, co bym ja tu z wami robił. Nikt nie bywa. Żyjemy jak ostatnie sopki. Ciężkie czasy. Nie ma nam przyjęcia. Człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśl wyrzucić. O, widzi mamcia. Myśl to wielkie słowo. Ja to nie mam czasu myśleć. Prawda? Więc też ja wychodzę z domu. Bo w domu właściwie cmentarz. A czego? Myśli swobodnej, szerokiej myśli. A więc do kawiarni, do... Tak, tak. Co mamcia może wiedzieć, którymi drogami chadza ludzka myśl, nawet takiego jak ja, kołtuna? Jesteś głupi. Ty i twój ojciec to jedna dusza. On na co dzień w cukierni, a ty Bóg wie gdzie.